Cześć wszystkim, z tej strony Liler i witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft Versus. Nie wiem, jak się nazywa ta seria, bo to jest dopiero drugi odcinek. Możesz skrywać nazwę, jak ją nazwiemy. W dzisiejszym odcinku będziemy budować zamki razem z Shio. Siemanko! To jest Minecraft piaskowa ściana, stałym elementem jest też zawsze piaskowa ściana. Racja, jest... To nie jest Minecraft Alpy. Nie zrozumiesz Shio, dopóki nie zobaczysz odcinka, nieważne. Tak czy siak, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeżeli chcecie więcej filmików i napiszcie w komentarzach, z jakim youtuberem chcieliście odcinek kolejny. Wszyscy napisali, że z Shio. To prawda, nie patrzę na komentarze jeszcze, ale będę patrzeć na komentarze. Więc piszcie, z kim chcecie na ten odcinek i piszcie, co chcecie, żebyśmy budowali. Więc tak, Shio, czy znasz zasady mniej więcej? Znaczy, z tego co się orientuję, widziałem fragment odcinka z Loch Nessem, czyli po prostu jesteśmy po dwóch stronach i budujemy klasycznie. Tak, przez 15 minut musimy budować jak najlepszy zamek. Okej, takie możemy używać sobie komend, możemy brać co chcemy i nie podglądamy. To są wszystkie zamki. Ja nawet już trochę widzę ten zamek, wiesz? Okej, cieszę się, więc mój drogi, czy jesteś gotowy, żebyśmy rozpoczęli? Jak najbardziej. Naturalnie jestem gotowy na, nawet... A nie, może jeszcze przygotować sobie materiały, czy nie? Możesz przygotować materiały, jasne. Jakby nie ma problemu. Możesz zrobić, no ja sobie przygotuję sobie komendę. Jestem prawie gotowy. Dobra, to super. Tylko to okej, to spoko w sumie, ja jeszcze tak zrobię. Pyk, i mów. Jesteś gotowy, Shio? Myślę, że tak. No, okej, tak. To 3, 4, 15 minut od teraz. Więc ja zrobię, tylko już widzę, że błąd popełniłem. Ja ogólnie mam jakąś koncepcję, ale nie wydaje mi się, żeby się to udało. Jakby z góry zaznaczam, że jeżeli to będzie wyglądać jak kaszana, albo jak nie zdążę, to przepraszam. Okej, jakby to mi się jakby to bardzo podobało. To był bardzo fajny pomysł. W głowie mojej to był po prostu bardzo fajny pomysł, Trzy, okej, a w głowie mojego sąsiada też jest fajny pomysł, żeby bardzo... Właśnie słyszę. Super, bardzo się cieszę. I to tak od tygodnia, w losowych godzinach, co kilka godzin, się takie coś dzieje. I to jest bardzo dziwne, bo nawet... No nieważne, nie będę płakać w odcinku. Ale... No ale jednak trochę płakałeś, nie? No dobra, trochę płakałem, dobra, ale już nie płaczę, już jest dobrze. Dobra, naprawdę. Okej. Zrobiłem bardzo duży mur i nie wiem, jak wymierzyć teraz środek tego muru. A ty robisz taki ohydny kloc, bo ja robię taki designerski. O kurczę, w sensie, niedobrze! Bardzo niedobrze! To może finalnie wyglądać jak kupa, ale jakby będę się starał, żeby był fajny. Aj, to bardzo zły znak, bo jeśli przegram przez to, to ja się teraz też skupię, żeby był mój ładny. Raz, dwa, trzy, bo już oceniamy funkcjonalność, oceniamy różne aspekty, bo wiadomo, trzeba... A to może być taki mały zameczek, taki powiedziałbym bardziej dworek, coś takiego? Tak, jakby interpretuj dowolnie, to widzowie będą decydować. Po prostu temat, no zamek, okej? Temat to jest zamek i widzowie będą oceniać, co wyszło lepiej po prostu. Mam nadzieję, że ja jakoś dam radę, bo boję się, że ja będę schraniać każdy odcinek po kolei. A co, przegrałeś każdy? Czy nie wiem, czy nie patrzyłem. Aha, no tak, bo się dopiero pierwszy wyleciał, oczywiście. Bo to w ogóle, zrozumcie, że to jest dopiero, wyleciał, ja sprawdzałem nawet kanał, ten odcinek dosłownie jest, nie wiem, od paru godzin, czy od godziny, czy coś takiego, więc dealer już nie był w stanie sprawdzić. Tak, jeszcze nie wiem, więc być może, że sfailowałem i przegrałem pierwszy odcinek, a być może nie, ciężko stwierdzić. Też tak, już widzę, że przeholowałem z rozmiarem tego zamku, to jest tyle pewne. Dobra. Aż tak, już? Tak. Aha, już... bo ty lecisz na World Edicie, właśnie to jest wasz błąd, że wy staracie się zrobić taki, wiesz, zamek taki... Zamek, taki, no nie? Duży zamek. Zamek, no ale to potem wychodzi z tego taki kloc, to jest strasznie słabe, wiesz? No właśnie, wiem i teraz już tego... Już zdążyłem żałować, Maciek, wiesz? Już zdążyłem pożałować. Dobra, ile mamy czasu, przypomnij mi tylko? Mamy czasu jeszcze 12 minut 40 sekund, to w sumie dużo czasu. Myślałem, że mniej. To jest mało czasu. Jakby dla mnie to jest mało czasu. Okej, no na twój zamek. Na mój zamek to jest dużo czasu. Ja zrobiłem bardzo dużo, szczerze mówiąc. Zrobiłem większość tego, co chciałem zrobić. Co ty gadasz? Naprawdę? Znaczy, jest... Okej, dobra, nie. Nie wiem, po prostu będzie lepiej, niż miało być. Nieważne. Nie będzie zaraz za dużo. Spodziewałeś się kupy, a wyszło... Wychodzi okej, chyba. Całkiem. No to u mnie wyszłoby okej, ale prawdopodobnie jak miał 2 godziny. No dobra, zobaczymy, zobaczymy co będzie. Okej, to... Nie ma co się na razie źle nastawiać. Dobra, ja się nastawiam, no dobrze. To będzie super. Okej, oby było super. Więc ja teraz muszę sprawnie przekopiować mój... Sprawnie przekopiować mój zamek. A właśnie mogę kopiować, słuszna uwaga kolego. A, dobra, no to w sumie już się wkopałem, super. Ale tak, możesz kopiować, jak najbardziej. Dobra, czy ja dobrze przekopiowałem? Tak, chyba... Dobrze przekopiowałem. Czy to ma 4? Raz, dwa, trzy, cztery. To ma 4. To ma 3. O nie, coś źle przekopiowałem. Ale jak to źle przekopiowałem?
raz, dwa, trzy, cztery, a tu ma raz, dwa, trzy. Aha, to ja źle to wymierzyłem. Nieważne, jest wszystko dobrze. Maciek, chcesz coś opowiedzieć? No nie jestem zadowolony z tego, co zrobiłem, chciałem powiedzieć. Nie jest to, co myślałem, że to będzie. Jest takie trochę... No takie bym powiedział, no nie spodziewałem się, że będzie lepsze. Okej, okay, to mnie całkiem cieszy. Mój zamek nie jest może designerskim sztosem, ale jest czymś na pewno. Na pewno wygląda jak zamek, powoli. To tego jestem pewny, przynajmniej tyle. No to jest fajnie. W środku zamku, Maciek? Wiesz co, nie wiem. Chyba księżniczka. Chyba księżniczka, dobry punkt. No to w wieży musi być chyba. To mi się wydaje. Nie wiem, jakby nie, nigdy z nim nie rozmawiałem. Raczej starałem się ratować w grach, więc nie wiem. Aha, okej, dobra. No to też ma sens chyba. Teraz wiem, że coś środek może, by, to by się przydało. W takim razie. Jakoś to mi się uda, mam nadzieję. Boisz, że moja wieża będzie fatalna, bo ja teraz buduję wieżę. Trochę zaspoilerowałem, ale jakby ta wieża to będzie shit. Wiesz co, Maciek? Ja zaczynam panikować. Ten mój zamek zaczyna być... Nie no. Kurczę, niby wygląda jak zamek, ale wygląda taki prosty zamek. Jeśli powiedz, co ty kombinujesz. Pamiętam, że jak nagrywaliśmy serię 5 minut, 10 minut i 15, to ty walnąłeś taki super design, a ja walnąłem jakieś kloca. Co będzie to było? O nie, coś jakby, ale... nie gwarantuję, że uda mi się to też tym razem. Jakby wątpię, że to się uda tym razem. Okej, okay, tak jakby trzeba kciuki, że ci się nie uda, będąc niemiłym. Nie ma sprawy. Może być. Don't set air, okej. Okay. Mam pustą wieżę, to już jest jakiś krok. O kurcze, to jest grube nieporozumienie mój dom, znaczy mój zamek. Tak, fatalny. No, jakby jest bardzo klockowaty, o to chodzi. Rozumiem. Jest spoko. Dobra, ja się staram coś zrobić. W sensie u mnie to będzie bardziej faktycznie taki, no taka bardziej zameczek. Wieża, nie? Aha, no dobra, okej. Najwyżej cię zdyskwalifikujemy, no nie? Nie ma problemu. Najwyżej mnie... Jakby mi to odpowiada, nie? To jest dobrze. Dzięki stary, do okej, ja robię flanki, to się tak nazywa. To tak jest, gdzie wychyla łucznik, to flanka, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, niestety nie wiem. Okej, okay, to dobrze. Jakby twoja niewiedza to jest mój punkt. Mój profit, na pewno. Okej, okay, to wygląda słabo, to wygląda bardzo słabo. Może to skopiuję, będzie szybciej. Pyk i pyk. Okej, okay, i tak to zrobię. Copy. Pastę. Nie, źle. Undo. Pastę. Nie, za wysoko. O nie, jest tyle czasu marnuję. Jakichś niezrozumiałych dla mnie komend. Jesteś bardzo wykształcony. Dzięki. Tak, jasne. Sprawę, rotatę. 90 stopni. Okej, okay. Jakby nie wiem, czy dobrze tak kombinuję z tymi komendami. Chyba źle, ja chyba powinien przestać. Po prostu może skupię na budowaniu. To wygląda w miarę okej, jednak myślałem, że będzie wyglądać gorzej. Wygląda lepiej niż myślałem, więc to jest jakiś plus. O nie, dobra, ale mój zamek to będzie taki bardziej opuszczony zamek, dobra? Okej, okay, fajnie, w sumie 8 minut zostało. 8 minut? Coś. Tak, okay. 8 minut. Solidne 8 minut przysłowiowe, nie ma przysłów za 8 minut. Chyba. Ale jeżeli są, to powiedzcie. Może prawie okna. Okna to jest coś, co jest w zamkach, nie? Czasami. Czasami tak, no. Czasami są jakieś... Czy to jest krzywe? O mój Boże, to jest krzywe! Zrobiłeś krzywe? Zrobiłem krzywe... O nie! Dużo krzywego! Bardzo niedobrze! Fatalnie. Jak jest krzywe, to jest niedobre. To jest źle. Jest bardzo źle. Jest źle, no. O mój Boże, dobra. Jak ja to mam poprawić? Co ja muszę uciąć? Coś muszę uciąć, nie wiem co. Set air. Czy ja dobrze uciąłem? Tu jest 3. A tu jest 4. To źle uciąłem. Co ja źle zrobiłem? O mój Boże. O nie, Maciek. Ej, to wygląda fajnie, co zrobiłem. Ej, ja niedobrze, ty masz to sukcesy. To wygląda coraz lepiej. A ile jeszcze o, minut nie. zostało? Jeszcze zostało 7,5 minuty. Ja robię jakąś... Nie, dobra. To jest... Ja tu mam problem, Maciek, bardzo podstawowy problem. Czy coś jest krzywe, czy jest proste, ale już widzę, że jest dobrze. Jednak jest dobrze, nie zrobiłem krzywego. Bars. A, nie, kraty. Mam po polsku Minecrafta, Maciek, sobie nie radzę zupełnie. Bardzo źle. No, Minecraft po polsku to jest fatalna rzecz. Czasem. Tak, bo ja jestem na innym komputerze niż zawsze. Pochodnia, muszę po polsku pisać. Okej. Okay. Wy zapiszcie, czy gracie Minecrafta po polsku, czy po angielsku? Chyba po polsku, nie? Ja raczej widzę, grają. No właśnie, ciekawe, ja nie wiem w sumie. Sam jestem jak ciekawy. Jest ladder po polsku? Drabina, okej. Okay. Drabina, tak. No właśnie, to jest problematyczne, bo nic nie wiem nigdy.
Jak jest po polsku? Pyk, pyk, jak pyk. Jak jest? A, fence, dobra, pyk, mam. Pyk, 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 dobra. Moja wieża jedna jest już... Jakiś koleś przyjechał samochodem do mnie, co za się... A, no tak, bo są samochody na Craftedzie, oczywiście. Tak przypominam, jesteśmy na crafted.pl, jest serwer non-premium na wersji 1.12, 1.14.4, jaką tam zechcecie. Wszystko, co chcecie, mamy. Dobra, wiesz co, Maciek? Jest średnio u mnie. Jest średnio u ciebie. Jest średnio nie u mnie. Nie przejmuj się, stary, tak. Nie przejmuj się, stary. Jak jest siano jest po polsku, siano się nazywa po prostu. Może tam stary, jakieś... mam nadzieję, że ty budujesz takiego kloca jak myślę, bo to będzie śmieszne. Tak, buduję takiego kloca jak myślisz, Maciek, jakby... Ty wiesz, jak mój zamek wygląda. Ja jestem ciekawy, jak twój zamek wygląda. Ty wiesz, ty po prostu wiesz, nie musisz... To jest sobie ciekawe jakby, na ile. Wiesz, jak skończymy budować, wiem, tak? Będę chciał, byś opowiedział mi o moim zamku, zanim go zobaczysz, dobra? Okej, okay, dobra. To będzie taki challenge, zobaczymy jak to wygląda. Nie będzie, stary. Dobra. Ja tu robię takie za... Nie, jak jest po polsku? O mój... Tak jest, okej. To tego się nie spodziewałem. Dobra, więc ja może coś zrobię tutaj... O kurczę, jakby to zrobić. To jest równo? Chyba może... nie, a może tak? Takie coś? Nie jest równo. Pyk, okej, to chyba ma sens, to będzie w miarę fajnie wyglądało. Załóżmy, że tak, okej. Dobra, to jest totalny kloc. Nie jest to dobrze. Fatalne to jest. Jest fatalne, to nie wiem jak wymierzyć środek teraz, to jest problematyczne. Ile tu jest kratek? Ja nie wiem jak wymierzyć kratki sensownie. Tu jest, co dwa. Więc tu jest co dwa, tu jest dwa, Zrobię coś takiego. Teraz tutaj. Bo chcę zrobić bramę. Ty masz bramę? Tak, właśnie teraz robię drugą bramę nawet. Dobra. Dzięki, o, sąsiad. Pan sąsiad. Pan sąsiad, wow. Bo mój sąsiad nazywa się Stanisław Wiertarka. Jego zainteresowaniem jest po prostu robienie, wiesz... Tak, robienie dziur w ścianach. Jego to jest zainteresowanie, prawda? Więc nie mogę jakoś go tutaj obrażać. Nie, no jakby nie oceniaj go, no. To jest okay, nie, to jest nie fajne. Oceniam w żadnym wypadku. Cieszę się, że on to robi. Fajne... Nie wiem, czy fajne, tak jest, tak średnie. No to jest takie średnie jednak, wycofujesz się z tego zbycia. Dzięki, tak, że... Jak jest gravel po polsku? Żwir! Żwir. A ty ale... grasz Minecrafta po polsku, a ja. No właśnie mówię, mam to po polsku. Ciężko, stary. I mam dużo problemów. Niestety przez to. Ale jakoś sobie radzę, jestem dzielny i whatever, coś tam. Eluvina. No i fajnie. Pyk, Eluvina. Pyk. Tak każdy dzień się tu zaczyna. No, dokładnie. Dobrze, że znasz Banger. Dzięki, pyk, o nie, to jest jeszcze większy kloc niż myślałem. Czekaj, a ile mam czasu? Przypomnij mi tylko. Maciek, 3 minuty i kawałek. Jak coś. Wow, o, nie da się skrobać kory, zapomniałem, że to ta wersja Minecraft. Skrobać kory? Co to znaczy skrobać korę? Nie interesuj się, stary. Skrobać korę! Okej. Okay. Tak, no. Rozumiałem. Nie, tak, jakoś myślałem, że to jest bardziej zaszyfrowane, wiesz? Nie. Skrobanie kory, stary. Tak? Może tak? Coś innego? Nie mogę znaleźć żadnego... O, dobra, to jest lepsze. O mój Boże, Maciek, to jest problematyczne. To jest... Tak, to jest fatalne. Ale dobra, wiesz co? Ja pójdę może w tym kierunku. Żeby to wyglądało, jakby miało być fatalne, wiesz? Okej. To jest takie coś, wiesz, że będę udawać, że to tak miało być. A ile czas mamy? Przypomnij mi tylko. Mamy jeszcze 2 minuty i pół. Oj, bardzo źle. Dobra, ja zrobiłem coś takiego i to nieważne, nie pytajcie, co to jest, ja to wytłumaczę, jakoś to wybronię. I teraz, w takim razie, skoro jestem, aż tak już mam przerąbane, to muszę jakoś przynajmniej tu przekopiować, co zrobiłem. Żeby było to zaimplementowane do reszty. To ma parę stron nawet? Twoje dzieło? Nieważne, zobaczysz. Okej. Nie mogę powiedzieć, to jest tajne bardzo. Copy. Nie wiem, czy to błąd. Nie, może to. Myślisz, że będzie działać z tej TNT? Chyba nie. Wiem, chyba nie, bo jakby. Chyba się odpaliło, stary. Tak? Ale możliwe. Nie wiem, czy wybuchnie. Okej. A nie zrobiło nic, niestety, żadnej dziury. Dobra, okej. Dobra, a ja przekopywałem o kratkę źle chyba. Muszę cofnąć. Czy to ma być tu? Robię bardzo głupie rzeczy, Maciek. Bardzo w ciemno. Bardzo... O mój Boże, nie. Fatalne. O nie, fatalne. Dobra, wiesz co? Undo.
Rotate 180? Stary, ile mamy czasu? Czemu ty tak mówisz? Podejrzanie, jakbyś mieli bardzo mało minuta czasu. Minuta 30! Wszystko źle, kopiuję w złym... O mój Boże! Jest... Ale jak to skopiuję, to będzie już zrobione... Podstawa jest zrobiona wtedy. Jeżeli mi się to uda, do... Nie... O mój Boże, nie! Niedobrze! Maciek, niedobrze! Bardzo źle. Bardzo źle. O nie. Minuta coś? Paste? Please? Ile kratek źle jest? Czy jest dobrze? Jest dobrze! Prawie dobrze! Aja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 j
żeby było symetrycznie, ale zamiast to jakoś sensownie zrobić, to robię dużo improwizacji, wiesz? Jak jest... czekaj, o mam, nieważne. Paste? Czy teraz to dobrze wkleić? Nie. Undo, do przodu, trochę na lewo. Paste? Okej, okay. Czy teraz jest dobrze? Chyba jest dobrze! Chyba się udało, Maciek! Wow! Prawie! O nie, mam połowę wiersz zrobionych, a połowę nie. No dobra, więc połowa wiersz jest inna niż druga, tak miało być w początku. A ja jeszcze nie mam wszystkich flank zrobionych, 20 sekund, Maciek. Dobra, więc będziesz zachwycony moim zamkiem, będziesz mieć mały kabarecik. Trochę zrobiłem go za duży przede wszystkim, to jest myślę podstawowy błąd. I ogólnie 10 sekund. Już? O nie, niedobrze! Maciek... Aj... Przez to, że jest po polsku Minecraft, to... Okej, okay, koniec. Maciek, już nie budujemy. Okej. Okay. Opowiedz mi o moim zamku, bez patrzenia... To lecę do ciebie, tak? Aha, muszę opowiedzieć bez patrzenia, tak? Tak, bez patrzenia opowiedz mi o moim zamku. Dobra, okej, czy jest on na planie kwadratu? Tak. Okay. Nie, może tak, opowiedz mi o nim, nie zgaduj, ma, opowiedz. Dobra, ma wysokie ściany, są z tego brika, z brika. Okej, okay, opowiadaj dalej, co jeszcze, znajduje. Na pewno jest tam jakaś wieża, jeżeli to jest zamek, są dwie wieże. Dwie wieże z przodu. Okay, są okay. Takie duże, masywne wrota z drewna i... No i mnóstwo takich ogromnych pomieszczeń, które nie mają żadnej użyteczności, ale udaje, że tam, że to ma jakiś sens. Wiesz co, może gdybyście mieli dwa razy tyle czasu... chodź do mnie, Maciek, chodź do mnie. Dobra, okej, to idę do ciebie, stary, przelatuję. Przejdź dalej, leź dalej. Leź dalej. Okej, okay, i to jest... Chodź tutaj, to jest mój zamek, Maciek, wow. Dobra. Stary, to dokładnie to opisałem, ja sobie tak to wyobrażałem, ale zastanawiałem się między cegłą a brikiem, tą taką cegłą czerwoną. W środku jest Gollum, to jest... A to jest Gollum? Myślałem, że to jest ten ze Space Invaders, z takiej gierki. Tak, nie, to jest strażnik. Ale zobacz, w środku są wypasione wieże. Masz nowinki. Te co płoną, te tutaj są wypasione, patrz, masz tu wejście na górę. A, okej. Na górze masz chesta z rzeczami. Funkcjonalnie. A tu nic, nie ma tu rzeczy żadnych. Wiem, bo zebrałem. Wiesz co, zobaczmy twój zamek. Wow, okej. Okay. Jest? Powiedz o nim ty. Zdaj sobie tutaj na dół. To jest stary mały forcik, właściwie taki, to nie jest zamek, to taki forcik bardziej żołnierski, który był stary to na minus. Szturmowany lata temu przez wrogie siły. Jest cały zrujnowany, stary. To jest takie miejsce, gdzie dzieci z okolicznej wioski przychodzą, wiesz, żeby sobie posiedzieć, porozmawiać. Zobacz, stare tutaj są zardzewiałe zbroje zdekompletowane, stojące jeszcze kiedyś, które były tymi takimi, wiesz, posągami rycerskimi i tak dalej. Tu masz wrota, które są uszkodzone już po tylu latach, bo były szturmowane. Szczerze mówiąc, też się w miarę tego spodziewałem, jakby... A jest tu jeszcze z tyłu został taki pałąk został, ale to dlatego, że kopiowałem. Nie, w środku nic nie ma, wiesz? Dobra, fajne, zabrykotowane takie. Podoba mi się. Tak, no bo jakby koncepcja była taka, że ten mur z tyłu, ten tutaj, on był pierwszy szturmowany i został zreperowany i przez nich jeszcze drewnem, które mieli z budowy wrót. Okej. Ale już potem nie mieli tego i zeszturmowali i zabili. Okej, okay, no nie wiem. Widzowie, głosujcie w ankiecie. Jakby mój jest mały, to jest jakby na minus duży, moim zdaniem. I nie jest zamkiem. Jest i nie jest zamkiem, tylko fortem, więc... Tak, ja bym się zastanowił nad oceną, nie bądźcie tacy krytyczni przede wszystkim. Tak jest, dobra, to do usłyszenia, subskrybujcie Maćka.
Możecie paść do mnie, bo u mnie też jest kanał z dealerem. Co? Odcinek z dealerem. Dobra, to cześć. To cześć.